Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Might and Magic Legacy, część 10, a odcinek to już tak naprawdę, nie wiem, pod 40 prawdopodobnie. Powiem wam, że padły właśnie serwery Ubisoftu i odpaliłem Uplaya z wersją offline, co było dość interesujące, bo na przykład jeżeli, przez chwilę się powiem wam, bałem się, że jeżeli byłaby na przykład sytuacja taka, iż te serwery faktycznie padają, i nie ma możliwości przed nimi ściągnięcia save'ów przez nie, no to zapewne jestem bardzo zainteresowany, jakby wtedy Ubisoft postanowił, gdy ludzie na przykład straciliby wszystkie swoje save'y i na przykład gdybym ja teraz, nagrywając Might and Magic, będąc na samym końcu gry, utracił save'y przez to, że serwer Ubisoft to był jakiś problem, a oni wszystko trzymali w chmurze. Ale mi się po prostu wściekł. Już powiem wam, już żyłka mi skoczyła, jak zobaczyłem, że nie mogę się zalogować do Ubisoftu i... Zaraz coś będzie nie tak. Dobra, idziemy oddać tą pieczęć. Erebos znowu. Dobra, mamy ochronę przed magią, więc nie powinno nam nic tak naprawdę zrobić. Zadamy mu sporo obrażenia. Doskonale. I musimy teraz wejść do samego kąta. Wiecie co? Zrobimy sobie od razu. Odnowimy sobie ochronę przed magią, bo to działa świetnie, jeżeli... Mamy ją faktycznie i jeszcze płomienna determinacja. Doskonale. Więc musimy dojść do samego tak naprawdę środka mapy. Okay. Nic mi to nie zrobiło. O, to już mi coś zrobiło. Dobra, więc zróbmy tak. Nie zablokujesz tego ciosu. Od razu kulą ognia. Do widzenia. I przede wszystkim regeneracja. Ty natomiast rzuć ochronę przed zaklęciami. Nie. Możemy spokojnie chyba dojść w takim. Choć zobaczmy. Możesz jeszcze rzucić w takim razie, bo nie możemy się ruszyć. Więc tak, ochrona przed magią ciemności. Możemy już się ruszyć, nie możemy już się ruszyć. Więc tutaj to tak naprawdę nic nie będziemy robić. W ten sposób. Jedna miksturka. Możemy już iść? Możemy, świetnie. Dobra, do samego środka. Znowu Erebos. Okej. Okay. Teraz musimy tak przede wszystkim uleczyć sobie trucizny. Tutaj wrzucić na siebie regenerację. I przede wszystkim wypić jeszcze jedną miksturkę. O, hello Erebosie. Super, akurat mi się skończyło wszystko. Więc sądzę, że zrobimy tak. Tutaj będzie ochrona przed magią ciemności. Tu rzucimy na siebie płomienną terminację. Tu rzucimy przed siebie na siebie. Coś jeszcze możemy rzucić na siebie? Nie, tu możemy wystrzelić po prostu. I raz ten. Jakie ładne obrażenia weszły w nich. Ok. Do przodu. Jeszcze raz do przodu. Nie mogę do przodu? Interesujące. Zróbmy tak, tak. Tutaj zdejmijmy to i rzućmy od razu płomienną determinację. A, też nie mogę. No to miejmy nadzieję, że nas nie spetryfikuje. Jakoś boleśnie. Dobra. Teraz płomienna determinacja, regeneracja. Tu od razu można sobie nałożyć tarczę. I przy okazji wystrzelimy w niego jeden raz. Dobra, leczenie w ten sposób. Znowu wystrzał. Kula ognia. Regeneracja. Okej, okay. Muszę do przodu podejść, bo no nie dam mu rady. Czemu Ingrid nie jest nieprzytomna? A, bo ten mnie trzyma. Dobra, to by wyjaśniało wszystko. W takim razie zróbmy leczenie grupowo. Niepowstrzymany szturm. Determinacja, regeneracja. Teraz tak, promienna broń. Doskonale. Płomienie. I co? No i może zróbmy, zdejmijmy z siebie te buffy. Debuffy znaczy. Okay. Ingrid nam padła, a to w sumie nie jest wielka przeszkoda. Teraz może rzeź. Świetnie. Interesujące. Dobra, więc tutaj robimy. Najbardziej to mi przeszkadzają te postacie. Wskrześmy sobie może Ingrid.
A, też nie możesz. Dobrze. Więc tak, po pierwsze... Jakby to zrobić? Ty możesz już użyć? Możesz. Więc zróbmy tak, wskrzeszenie... Tutaj. W tym momencie użyjemy naszego najpotężniejszego zaklęcia, by przywrócić wszystkie ręce, które leczą. Doskonale. Nie będziesz mógł tego zablokować. I nałóżmy jeszcze na siebie tarcza wiatrów. To niekoniecznie będzie przydatne. Ale zwyczajnie go uderzmy. Musimy zacząć troszeczkę zdejmować. Okej. Okay. Teraz mana. W tym momencie zwykły atak. Doskonale. No a tutaj musimy podejść. Więc zdejmijmy z siebie to zamroczenie. Zróbmy regenerację. Wystrzelmy raz. A, bo tam jest jeszcze jeden. No dobra. I Erebos mnie z tej strony jeszcze bije. Interesująco. Dobra. Róbmy tak. Ręce, które... Ręce leczenie. Zwykły strzał. Tu płomienna determinacja. I tu również zwykłe uderzenie. Okej, okay, dajemy radę. Ponownie leczenie. Doskonale. Erebosa się przynajmniej pozbyliśmy. I teraz do przodu troszeczkę. Zabijmy tego pajaca. I zróbmy... zdejmijmy zamroczenie. Co to jest? Otruta jesteś. No, tam powiedzmy agonię na ciebie rzucimy. Zróbmy tak. I tak. Pięknie. Oni potwornie oddają te obrażenia. Cudownie. No i teraz pozostaje tylko chyba zastrzelić dziada. Okej. Leczenie, jeszcze raz. Może agonię, żeby szybciej mu zdejmować te obrażenia. Zróbmy znowu ręce, które leczą. Świetne zaklęcie, naprawdę bardzo mi się podoba. Agonia. Pięknie. I teraz tak, przewróćmy tu manę. Tutaj zwykłe ataki. Tu ponownie obrona. Jest taka regeneracja. Nie trafiliśmy oczywiście. No umrzyj wreszcie. No świetnie. Dobra. Teraz zdejmijmy z siebie w takim razie to, to i to. I co to jest? Otumaniona jesteś, tak? No to na zamroczenie. Odpocznijmy sobie, bo mamy taki moment. Teraz zróbmy save'a przy okazji i jesteśmy wystarczająco blisko, by użyć tego. Wprowadzić tekst. Ten ołtarz wygląda jakby wpadł, jakby wypadł z rozbitego nielskiego okrętu, który tkwił na skałach powyżej. Słoneczna pieczęć idealnie pasuje do zagłębienia. Teraz trzeba tylko wypowiedzieć właściwe imię. Imieniem pewnie będzie Michał. Skoro anioł, to Michał. Ten Erebos ciągle mówi o Michale. Powiadomienie. Ponad waszymi głowami anielski okręt wojenny budzi się do życia. Was over. Erebos, the master of assassins, had been slain, and with him ended his terrible legacy, the last of those tainted by the Elder Wars. Only one last thing remained to be done. For some, he was a pirate, a barbarian. A criminal. He was all of these things, but yet he was so much more. To me, there's only one word that fully captures who he really was.
Crag Hack was a hero and a father. This is not, however, where our story ends. Before the crisis in Carthal, the Empress was imagined by her opponents to be naive and idealistic, ill-suited to rule the Empire. They soon realized how wrong they were. For when John Morgan was appointed governor of the peninsula, he had received a very precise set of instructions. By refusing to play Erebos's hand, John avoided a direct conflict between Carthal and the Empire, and that in turn prevented a war with Irulan and the Seven Cities. Having raiders, wanton adventurers, deal with the threat, well, that had been the Empress's plan all along. And by granting partial autonomy to Carthal, she put the Empire in a position of force. The horrors of Uriel's deception were a thing of the past, and the Empire was now seen as a new and enlightened nation. As for the raiders, as Crag Hack before them, they would continue their adventuring ways and become legends in their own right. The world would remember them as heroes. Each worthy of a legacy of their very own. Zgodnie z obietnicą. The raiders brought Owen's ashes to Carthal's Chapel of Elrath, so that he could finally rest. A, to jest podsumowanie naszych dokonań chyba. The raiders killed Luke, the brigand, putting an end to his notorious career. Maybe he would find peace in the next life. Ripley was a brute and a murderer. He deserved to die. Could Kirk have redeemed himself? Maybe, maybe not. The raiders made him answer for his crimes and sent him on to the dragons. Having discovered Lord Hart's marriage to the Dark Elf, Leodan, the raiders chose to protect the lovers from the Inquisition. Hart and Leodan later had a son, Mirim. Something tells me he's destined for great things. While the raiders were not able to save the knight Mombar from his madness, they did fulfill his dying wish by finding his long-lost daughter, Rosalie. Powiem tak, ta gra jest świetna, naprawdę jest świetna, ale została troszeczkę zniszczona przez Ubisoft, ponieważ padła ofiarą złego zarządzania prawdopodobnie na samym etapie planowania produkcji lub po prostu nie pozwolono rozwinąć skrzydeł osobom, które odpowiadali za jej tworzenie. Gdyby tu wpleść lepszą fabułę, gdyby tutaj wpleść troszeczkę więcej elementów związanych z craftingiem, lepiej udoskonalić ekwipunek, troszeczkę może rozbudować mapę, bo to co stworzono Might & Magic 10 jest raczej średniakiem, jeżeli idzie o serię Might & Magic. Nie jest na pewno najlepszą częścią, jest, powiem, powiedział, jedną z tych słabszych. Ja ją wybrałem, ponieważ jest najbardziej zjadliwa i jest chyba najkrótszą częścią z Might & Magic. Dlatego uważam, że opłaca się po prostu pokazać, jak te gry kiedyś wyglądały. Ale mimo wszystko czuć tutaj ducha starego właśnie RPG Might & Magic. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć o podsumowaniu? Graficznie ta gra jest średnia. Gameplayowo jest bardzo fajna. Jeżeli idzie o fabularnie, jest średnia. Muzykę, jak sami widzieliście, musiałem niestety wyłączyć.
z uwagi na to, że się po prostu w pewnym momencie zbugowała i miałem już się serdecznie dosyć, bo cały czas leciała muzyka bitewna. No i oczywiście, co jeszcze tutaj widzicie, ilość w ogóle osób pracujących nad tą grą była niewielka tak naprawdę. Ta gra powstanie wielkimi nakładami środków i siły roboczej. Szkoda, szkoda naprawdę, bo warto było z dziesiątki zrobić wskrzeszenie serii Might and Magic i może ciągnęłaby się ona jeszcze do dzisiaj. Więc niewykluczone, że może jeszcze jakieś kiedyś studio podejmie się wyzwania i powiedzmy przywróci świetność takim grom jak Might and Magic, powiedzmy w 11, albo Wizardry, powiedzmy Wizardry 10. Nie wiem, czy chyba, nie wiem, czy wyszło chyba Wizardry 9, ale 10 już chyba nie. Następnie nowe Ultimy. To by było coś niesamowitego. Eye of Beholder, słuchajcie, no masakra. Kolejny Arx Fatalis w otwartym świecie, powiedzmy w wielkości Obliviona. Piękna rzecz. Naprawdę jest tyle fajnych serii RPG, które zasługują na wskrzeszenie, że odkopując tego typu produkcję, można naprawdę zatracić się w tym takim nostalgicznym przekonaniu, że faktycznie kiedyś może gry były bardziej ambitne i troszeczkę inaczej robione. Przez co mam na myśli? Nie mówię, że gry wtedy były lepsze, bo mechanicznie były gorsze. Dzisiaj oczywiście mamy lepsze technologie, lepiej odwzorowane elementy. Tak samo lepiej można przedstawić światło fabularne, bo wszystko jest, wiecie, można szybciej, lepiej, fajniej, ładniej zrobić. Ale dzisiejsze gry powielają już niestety schematy i pomysły tego, co zostało wprowadzone kiedyś. I czemu taką dużą nostalgią darzymy starsze tytuły? Właśnie dlatego, że często były prekursorami w swoich dziedzinach. I tak jak jest ze starymi samochodami, które uważamy za świetne, bo wyglądały rewelacyjnie. Na przykład patrzymy dzisiaj na samochody i wszystkie samochody tak naprawdę nowoczesne wyglądają do siebie. Są do siebie podobne designem, są podobnie zaprojektowane, mają opływowe kształty, agresywne światła i tak dalej. Kiedyś tego nie było. Kiedyś każdy samochód miał własną duszę i własny niepowtarzalny charakter i styl. Tak samo jest oczywiście z światem elektronicznej rozgrywki, czyli grami, które niestety idą za duchem czasu, coraz bardziej będą musiały powielać istniejące już schematy, które zostały stworzone kiedyś dawniej, ale powiem wam, że czasem warto sięgnąć do takich perełek i na przykład zobaczyć, czemu FPS-y stały się tak popularne z punktu widzenia rozbudowania algorytmów sztucznej inteligencji i budowania otwartego świata, czy początków otwartego świata, otwartych map, grając na przykład w pierwszego Unreala i z dodatkiem Return na Pali. Uwierzcie mi, że to jest pewnego rodzaju przygoda, pewnego rodzaju cofnięcie się w przeszłość, ale jeżeli zaciśnie się zęby i będzie się miało wzgląd na to, że no, już ta mechanika odbiega od dzisiejszych standardów, nie ma tych wszystkich ułatwień, uproszczeń, które powodują, że gra jest przystępniejsza i prostsza w odbiorze, to można właśnie poznać w ten sposób historię wielu, wielu gatunków. Ja szczerze wam polecam właśnie zagrać w którąś z serii gier Ultima, jeżeli lubicie RPG, zobaczyć serię gry Wizardry. Na przykład Wizardry są chyba jedyną grą RPG, w której science fiction łączy się z techno cyberpunkiem. I techno, czy tam techno science fiction, bo tam na przykład są sytuacje takie, że możemy mieć najróżniejsze rasy, możemy mieć na przykład smokoida w swojej drużynie i podróżujemy powiedzmy po krainie fantazy, ale okazuje się, że nad krainą fantazy wisi statek kosmiczny obsługiwany przez armię smoków posiadających hiper zaawansowaną technologię, ale dalej walczą na miecze i topory. Więc jest to pewnego rodzaju abstrakcyjne troszeczkę, ale wtedy szukano po prostu troszeczkę innych nurtów, nie powielano. Cieszę się, że udało mi się ukończyć dziesiątkę. Sprawiła mi olbrzymią radość. Powiem wam, że całą serię tak naprawdę pochłonąłem, jakbym miał powiedzieć, w 4 dni nagrywania. Tylko oczywiście miałem odstępy, tam około prawie tygodniowe odstępy w tym nagrywaniu. Bawiłem się fantastycznie. Chętnie bym sobie nagrał też poprzednie części, ale na razie na pewno zrobimy sobie przerwę od serii Might and Magic. Niewykluczone, że wrócę do niej. Właśnie do może The Mandate of Heaven, czyli Might and Magic 6, a później 7 i 8. Natomiast teraz muszę pomyśleć, co sobie weźmiemy na kolejną produkcję do nagrywania. Tak czy siak,
Podsumowanie tej gry, jak najbardziej pozytywne. Nie graliście? Spróbujcie. Można ją wyrwać za grosze, naprawdę. Nie płacimy pełnej ceny premierowej, teraz za parę złotych. Dostępna jest również w sklepie Uplay i głównie obsługiwana jest właśnie przez ten serwer Ubisoftu. Dlatego serdecznie Wam polecam. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jeszcze można zrobić, na przykład po napisach, bo chyba z tego, co pamiętam, to można jeszcze po prostu przejść się po świecie i wykonać wszystkie zadania, które nam tutaj... których nie zakończyliśmy do tej pory. Ale tego już robić raczej nie będziemy, z uwagi na to, że po prostu otoczka fabularna tych questów jest no właśnie taka sobie. No, jak widzicie, mamy no dodatkowe poziomy, więc jeszcze na samym końcu powiedzmy, że rozdajmy te dodatkowe poziomy. Możemy sobie, wiecie, podboostować postacie, żeby były monem mocniejsze. Ale tego już oczywiście robić tutaj nie będziemy. No, Anna wbiła też kolejny poziom, więc damy jej do magii. 110 magii to jest naprawdę dużo. I oczywiście możemy tutaj rozsypać teraz do magii wody troszeczkę. I nasz ork również. No to orkowi to tutaj rozwijamy go równomiernie. Tak jak było poprzednio. I wiedza tajemna. Świetnie. No dobrze, doskonale. Zobaczmy, co mamy w zadaniach. O, widzicie, już nie mamy nawet żadnego zadania tak naprawdę do wykonania. Więc teraz możemy po prostu podróżować po świecie. Odkryliśmy cały tak naprawdę świat. Gry, byliśmy dosłownie wszędzie. Jest jakiś DLC, wiem, że jest dodatek do tego, to chyba Księstwo Jednorożca. Nie jest ono długie, składa się chyba z 4 czy 5 takich map lochów, w których po prostu podróżujemy i wykonujemy jakieś zadanie w Księstwie Jednorożca, ale nie dysponuję nim i raczej nie zamierzam go kupować, więc cóż. Do zobaczenia, hej papa i do zobaczenia w kolejnych projektach.